Waszym zadaniem będzie zrobienie w formie infografiki albo plakatu serii porad o tym, jak lepiej zarządzić swoim bezpieczeństwem w sieci i w jaki sposób lepiej zadbać o swoją prywatność. Tych rozwiązań jest bardzo dużo. Zacząć warto od okna na świat, którym jest w wypadku internetu przeglądarka internetowa. Bardzo rzadko zaglądamy w takie miejsce jak zakładki o prywatności i o bezpieczeństwie, a to tam czają się informacje o tym, jakie dane z automatu przekazujemy stronom internetowym, jakie dane z automatu u nas przeglądarka zbiera i warto byłoby, żebyście te ustawienia poznali, przeczytali i zmienili na koniec, kiedy już je poznacie i zrozumiecie. I zaraz obok w przeglądarce i w ustawieniach przeglądarki zauważycie prawdopodobnie hasło ciasteczka. Ciasteczka, czyli małe programy komputerowe, które działają w ramach stron internetowych i zbierają u nas dane. Czasem są to proste dane o preferencjach języka, w którym wolicie, żeby dana strona się wyświetlała, a czasem są to tak konkretne dane jak ruch myszki, które strona internetowa jest w stanie rozpoznawać i zbierać. Ustawienia przeglądarki i ciasteczka są jednymi z najbardziej konkretnych miejsc, w których możemy zadbać o to, żeby strony internetowe zbierały u nas mniej informacji, a tym samym mniej będzie o nas wiadomo, mniejszy ślad cyfrowy o sobie zostawimy w sieci. Natomiast te dwie rzeczy nie pozwolą Wam jeszcze zrobić takich trików jak blokowanie pewnych elementów śledzących. I to możemy robić na przykład za pomocą wtyczek. Tych wtyczek jest bardzo dużo. Nie chcę Wam podpowiadać konkretnych nazw. Spróbujcie znaleźć to sami w sieci. Możecie poszukać ich na stronie cyfrowej wyprawki, gdzie znajdziecie informacje o alternatywnych rozwiązaniach bezpieczeństwa, które poprawiają ustawienia prywatności i ustawienia bezpieczeństwa. Jeśli uda Wam się to znaleźć, Waszym zadaniem, tak jak na początku powiedziałem, byłoby zrobienie jak najprostszego, ale bardzo efektywnego, ciekawego komunikatu w formie infografiki, na którym będziecie mogli sprzedawać bezpieczeństwo jako produkt, który naprawdę warto nie tyle kupić, co zainwestować trochę czasu w to, żeby poprawić swoje bezpieczeństwo i prywatność w sieci.